Karta dnia na środę, 16 czerwca. Witam serdecznie wszystkich Państwa na moim kanale Orakel Miłości Loelia. Dziękuję, że Państwo mnie odwiedzają, dziękuję, że Państwo czekają na moje filmy, uczestniczą również na czacie i w komentarzach i proponują tematy, subskrybują mój kanał i lajkują. Dziękuję. Teraz przedstawię Państwu kartę na dzień dzisiejszy, która mi wypadła w trakcie tasowania kart. Pierwszą talię, jaką tutaj przedstawię, postanowiłam dzisiaj więcej talii Państwu pokazać, jakie tutaj talie tarota posiadam i używam codziennie. Pierwszą talią, którą tutaj pokażę, jest tarot klasyczny White'a. To jest właśnie taki tarot podstawowy. I zobaczmy, jaką kartę przedstawia na dzień dzisiejszy właśnie ten tarot. To jest, kochani, 15 karta Wielkich Arkanów, Der Teufel, co oznacza diabeł. Właśnie ta karta wypadła mi przy tasowaniu. Być może była to jakaś sugestia mojej duszy, ponieważ dzisiaj miałam złe doświadczenie na pewnej grupie, właśnie takiej z wróżbami, gdzie po prostu trafiłam na pewną oszustkę, która wyłudziła niestety ode mnie godzinną wróżbę. Okazało się później, że po prostu ta kobieta była oszustką. Miałam takie złe doświadczenie pierwszy raz dzisiaj. Po prostu należy uważać, z kim się też ma do czynienia w sieci. Także być może pod wpływem właśnie tego doświadczenia, że zaczęłam właśnie szybko na Facebooku postować, też przestrzegać innych ludzi przed tą właśnie kobietą, oszustką, która robi też fejki bankowych przekazów i no, oszukuje, nabiera właśnie wszystkie osoby wróżące. Zaczęłam publikować, po prostu przestrzegać. I na pewno po prostu zabrało mi to też dużo czasu i dużo energii. Po prostu no, okazuje się, że są właśnie wśród nas tacy ludzie, którzy takie właśnie tutaj wskazówki, rady, porady wróżek, astrologów, czy jakichś właśnie innych doradców, tak, którzy zajmują się tutaj właśnie czy publikowaniem, że właśnie są tacy ludzie jak diabeł, którzy mają bardzo właśnie tutaj takie negatywne cechy charakteru i negatywną osobowość i chcą właśnie tych ludzi, którzy tutaj w sumie mają za cel wspierać, chcą właśnie wykorzystać. I być może pod tym wpływem tych dzisiejszych doświadczeń po prostu wypadła mi ta karta, żeby była właśnie dla nas na dzień dzisiejszy, środę, przestrogą. Dla wszystkich, nie tylko dla mnie osobiście, ponieważ no, w sieci, na różnych kanałach, na różnych grupach poznaje się mnóstwo osób. Po prostu no, mnóstwo osób z różnymi problemami, z różnymi tutaj też rodzajami relacji, związków, prawda? Człowiek podchodzi do tego bardzo tak pozytywnie, jakby no, ochoczo, ale niestety właśnie była to też przestroga
że są wśród nas właśnie tacy oszuści, manipulatorzy i ludzie o zupełnie złych cechach charakteru, właśnie jak ten diabeł. Także jestem pewna, że Tarot dzisiaj właśnie pokazał tutaj jakby to, co ja właśnie dzisiaj w dosłownym tego słowa znaczeniu przeżyłam, ponieważ ja miałam właśnie dzisiaj, a kręcę ten film we wtorek wieczorem, by Państwu właśnie w środę z samego rana opublikować, więc właśnie dzisiaj we wtorek miałam dosłownie do czynienia z takim diabłem. Że ta karta mi wypadła też przy tasowaniu, jestem sama bardzo zaskoczona i naprawdę nieraz właśnie te karty też mnie wprawiają w, po prostu no aż w stan takiego zadziwienia i no po prostu aż, no, że brak mi słów, prawda? Że tak odzwierciedlają właśnie rzeczywiście prawdę, ponieważ jest to przestroga, żeby uważać. Ta karta diabła, jak Państwo sami tutaj widzą, pokazuje no, w dosłownym tego słowa znaczeniu oczywiście tego diabła. I właśnie dwie inne osoby, czyli mężczyznę i kobiety, którzy są związani łańcuchami, są spętani łańcuchami. Diabeł zwany jest również demonem lub złym. Tutaj jest w tej talii klasycznej White'a przedstawiony jest właśnie diabeł jako dziwna, rogata istota o bardzo takim złym, prawda, tutaj wzroku, jakby, no, okropnym, strasznym wyglądzie. Tak naprawdę, no, takie monstrum nie jest tutaj po prostu w naturze, prawda, do spotkania, ale mamy właśnie z takim tutaj monstrem, jak widzimy na tej karcie, niestety często w postaci jakiejś właśnie osobowości do czynienia, tak jak ja dzisiaj to doświadczyłam. I u stóp właśnie tego diabła stoją te spętane osoby, Adam i Ewa, kobieta i mężczyzna. Także diabeł kojarzony jest też z czarną magią, czyli z taką magią, powiedzmy, negatywną, z którą ja nic nie mam do czynienia, proszę się nie obawiać. Z czarami również i z czarownicami jest właśnie ten diabeł kojarzony. Raczej jest negatywny charakter tej karty, jednakże proszę się nie obawiać, ponieważ w zależności w jakiej konstelacji ta karta też w ułożeniu kart, prawda, leży. Jeśli leży ta karta koło pozytywnych kart, na przykład jak słońce, kapłan, cesarz, to nie jest tutaj zupełnie negatywną i nie przekazuje zupełnie tych negatywnych spraw, tylko przestrzega być może. Natomiast teraz w karcie dnia, to co ja chcę Państwu przekazać właśnie, to jest przekaz następujący. Chociaż diabeł nie jest zawsze taki straszny, jak go malują, jednakże dzisiaj, w środę, będziesz musiał spotkać się ze swoim własnym cieniem. Być może łatwo cię będzie nakłonić do jakiegoś nierozważnego kroku lub ulegniesz pokusie postępowania wbrew własnym poglądom i własnym zasadom, których przestrzegasz. Być może będą się w tobie dzisiaj budzić jakieś skłonności, takie na przykład jak
zazdrość, zawiść, chciwość, żądza władzy, żądza manipulacji innymi. Być może nie są Twoje cechy, to właśnie Twoje cechy charakteru, które na co dzień posiadasz, ale dzisiaj być może będziesz miał takie właśnie jakieś negatywne emocje w sobie. Być może będziesz czuł złość lub obwinianie innych. Będziesz obwiniał innych za jakieś swoje popełnione błędy. Być może będziesz wypierał właśnie jakąś winę i zwalał to, powiedzmy, na innych, projektował to na innych. Więc bądź ostrożny właśnie, jak Ty sam się zachowujesz w stosunku do innych ludzi, w związku, w pracy, w relacjach z innymi ludźmi, w relacjach społecznych, z przyjaciółmi. I po prostu kontroluj swoje własne tutaj emocje, uczucia, prawda? Jeśli będziesz miał jakieś takie pobudki właśnie negatywne, by wejść właśnie w takie te negatywne energie, jak właśnie zawiść, chciwość, manipulacja, zazdrość, żądza władzy. Także wnieść jakieś światło w ciemność, czyli jeśli zauważysz, że masz jakieś takie negatywne w sobie emocje, popędy, to po prostu od razu jakby zahamuj i miej nad tym kontrolę. Także taka jest karta też właśnie dla Ciebie, jeśli chodzi o Twoją osobę i Twoje emocje. Także przestrzega ta karta przed nadmiernym popędem seksualności. Być może masz jakieś takie pobudki, powiedzmy sobie raz na jakiś czas, tak? Nie musi to być codziennie, ale właśnie dzisiaj być może masz jakieś tam takie pobudki, nie wiem, być może szatan coś Ci podpowiada, by pójść na przykład i zagrać, czyli na przykład wejść w jakiś taki hazard lub byś poszedł do jakichś tam podejrzanych lokali, instytucji, spelun, byś poszedł do domów publicznych, byś miał, przypuśćmy, z takimi damami lekkich obyczajów do czynienia, właśnie do domów jakichś takich gier na hazard, do właśnie musisz też uważać, byś nie popełnił jakichś tutaj przestępstw karnych, prawda? Czyli żebyś nie miał jakichś tutaj takich pobudek, nie wiem, czegoś ukraść, czy kogoś, przypuśćmy, uderzyć, byś uważał właśnie na takie sprawy karne też, by nie zrobić jakichś tej negatywnych właśnie, żeby nie ponieść jakichś negatywnych konsekwencji za Twoje bardzo jakieś takie złe zachowanie, prawda, negatywne czy karne wręcz. Także jeśli masz jakieś takie popędy i pobudki, to uważaj, dzisiaj się właśnie kontroluj, miej nad tym kontrolę. Karta nałogów to nie tylko oczywiście hazard, czy jakieś tam, nie wiem, uzależnienie od seksu, korzystanie z jakichś tam, przypuśćmy, ewentualnie w czasie słabości jakiś spelunek, czy pań lekkich obyczajów, ale również jest to karta takich uzależnień jak alkohol, narkotyki, lekomania, jakieś inne tam ewentualnie używki, tak, które istnieją, więc uwaga po prostu na takie pobudki, jeśli macie taką po prostu ciągoty w jakieś takie, macie słabość, przypuśćmy, tak, i idziecie w jakieś takie właśnie używki czy uzależnienia wręcz, to proszę właśnie mieć nad tym kontrolę dzisiaj, w środę, by uważać i
po prostu być silniejszym niż ta pokusa tego diabła, prawda? Bo ten diabeł widocznie dzisiaj będzie was kusił, będzie was właśnie do jakichś takich negatywnych czy zachowań, czy emocji, czy właśnie tutaj popędów, czy używek pchał, tak? I namawiał. Przypuśćmy, będzie coś tam szeptał, byście coś tam, przypuśćmy, no, zrobili, ale wy bądźcie silniejsi poprzez waszą kontrolę nad tymi właśnie takimi niskimi popędami i negatywnymi emocjami. Więc taka właśnie jest przestroga, jeśli chodzi o waszą osobę. Jeśli chodzi na przykład o osobę, z którą macie do czynienia, tak? Czyli partnera. Uwaga, miejcie też kontrolę nad tym, ponieważ być może jest to partner toksyczny. Być może jesteście właśnie w takim związku toksycznym, jak tutaj jest pokazany na tej karcie. Związek toksyczny polegający na manipulacji, współzależnieniu właśnie tych dwóch tutaj partnerów, takiej zależności, prawda, chorobliwej, powiedzmy. Kontroli, manipulacji, nadmiernej seksualności, aż takiej, powiedzmy sobie, seksualności no już chorej, prawda? Albo wyuzdanej, albo po prostu jakiejś takiej spaczonej być może, lub seksualności uzależniającej jednego od drugiego, tak? Czy takiej właśnie seksualności, która no, jest taka bardzo już, powiedzmy sobie, jakaś obsesyjna. O, to jest właśnie bardzo dobre słowo na tą kartę. Taka obsesja wręcz, prawda? Seksualności, uzależnienia od partnera, taki już, no, zucht, czyli uzależnienie właśnie od tych popędów seksualnych, nad którymi już być może właśnie w takim związku, jak tu jest pokazany, tak? Gdzie jesteśmy tutaj ze sobą już na zawsze tutaj łańcuchami związani. Nie możemy już siebie właśnie odczepić jakby tutaj od tego partnera, odejść. Nie możemy. Ponieważ jesteśmy zakłóci jakby tutaj w kajdany z tym partnerem. Nie jesteśmy wolni. Jak widzimy, tutaj jest ten łańcuch, czy no, to jest na szyi. Na szyi właśnie mężczyzny i kobiety, czyli tak jak niewolnicy tego związku. Prawda? Jesteśmy niewolnikami właśnie tego związku, tej seksualności. I partner ma pieczę właśnie nad, diabeł ma pieczę właśnie nad tym związkiem partnerskim. Więc proszę Państwa, jeśli jesteście w takim związku, to proszę zauważyć dzisiaj, w tym dniu właśnie, środa, czy jest to związek toksyczny, czy partner wyżera z was po prostu jak wamp energetyczny dużo właśnie emocji, dużo energii. Czy jesteście w tym związku tak naprawdę szczęśliwe? Czy po prostu ten związek daje wam taką szczerą miłość, czy tylko taką właśnie chorobliwą, toksyczną, tak? Destrukcyjną miłość. Także musicie dzisiaj sobie właśnie troszkę przeanalizować te sprawy i zobaczyć, jaki to jest tak naprawdę rodzaj relacji. Jeśli jest to taki związek właśnie toksyczny, partner kontrolujący, nadmiernie właśnie manipulujący wami i obezwładniający was w ten sposób, że nie czujecie się w ogóle już wolne, nie macie w ogóle już swojej takiej własnej, powiedzmy, suwerennej wolności, no to zastanówcie się właśnie dzisiaj, czy ten związek właśnie na dłuższy okres jest dla was ten właściwy. Ponieważ przypominam, że
w niedzielę była właśnie karta gwiazdy, by spojrzeć jaskrawiej, słońca, by spojrzeć jaskrawiej, dokładniej na te wszystkie sprawy, tak? I wczoraj była właśnie, w poniedziałek była karta zmartwychwstania, czyli nowej szansy, nowych decyzji. Wczoraj była też karta takiego załamania, smutku, 10 mieczy, że powinniśmy się podnieść właśnie z tego, z takiej fazy apatii, depresji. No i dzisiaj jest właśnie w środę na to czas, by przyglądnąć się właśnie swoim uzależnieniem, swoim pobudkom, popędom, swoim jakimś negatywnym tutaj energią, emocją i być może toksycznym partnerem, by przyjrzeć się swojemu toksycznemu związkowi, przepraszam, by przyjrzeć się dokładnie i przeanalizować być może swoją destrukcyjną relację. Także taki właśnie dzisiaj jest przekaz do Was, kochani. Miejcie kontrolę, proszę, nad tym negatywizmem, który właśnie przynosi nam ta karta. I odkryjcie szybko swoją ciemną stronę, jeśli dzisiaj macie jakieś takie pobudki lub popędy, tak? Diaboliczne wręcz. Nie ulegaj pokusie zdrady swoich zasad. Nie komplikuj relacji z innymi. Nie plącz się, proszę, w brudne, kryminalne sprawy. Nie walcz o władzę i nie manipuluj innymi. Nie tkwij w toksycznych relacjach, jakiekolwiek by to były, czy relacje miłosne, czy relacje w pracy, gdzie jest mobbing, zawiść, zazdrość, intrygi, obgadywanie, po prostu, no, jak to się mówi, robienie kariery po trupach, rywalizacja jakaś taka chorobliwa. Nie tkwij w takich właśnie relacjach. Rozpoznaj tutaj te mechanizmy, takie właśnie diabelskie, negatywne, które tak naprawdę nie sprawiają, że jesteś szczęśliwa. Pokażę Państwu również właśnie, jak inne karty tarota, inne talie tutaj pokazują tą kartę diabła. To jest bardzo interesujące. Tutaj mam właśnie taką serię The Lights Your Tarot. To jest taki jakby tarot światła. Tutaj właśnie ten diabeł jest pokazany jako taki całkiem atrakcyjny mężczyzna. Na początku jeszcze, jak właśnie tą kartę pierwszy raz zobaczyłam, to nie wiedziałam jeszcze, że właśnie to jest diabeł. Jakoś nie spojrzałam tutaj na ten napis angielski, tylko myślałam, że to jest po prostu taki bardzo uczuciowy, seksowny, młody mężczyzna, który tutaj właśnie byłby super partnerem, ale później dopiero jak zaczęłam studiować te karty, zauważyłam, że właśnie jest to karta diabła, która tutaj manipuluje, widzicie Państwo? Manipuluje, tutaj trzyma jak po prostu marionetkę innego człowieka i manipuluje nim. I też wyciąga rękę do Ciebie, tak? Czyli taka pokusa. Pokusa, byś po prostu podążyła za nim. Byś, przypuśćmy, weszła z nim w jakąś relację. Byś zaczęła z nim właśnie jakąś seksualną przygodę, tak? Być może dziką, namiętną, ale również jakąś obsesyjną. Także, no, moim zdaniem jest to mężczyzna naprawdę, w którym można się niestety zakochać, o pięknych oczach, takich magnetyzujących, charyzmatyczny mężczyzna, ale niestety, no, właśnie o negatywnych aspektach, prawda? Manipulator, nadmierna kontrola. Także być może właśnie jakieś takie
chorobliwe popędy i właśnie obsesyjna jakaś miłość perwersyjna, prawda? Zobaczmy teraz inną, kochani, kartę. To jest taki Tarot of Sexual Magic, czyli seksualny, magiczny tarot. I właśnie jak tutaj w tym seksualnym tarocie pokazany jest diabeł, kochani. Tak, właśnie nago, też jakoś taki wstrętny, powiedzmy, jakiś monsta, czyli jakiś monstrum, prawda? Właśnie taki jakby pół człowiek, pół zwierzę, tak? Bo tutaj mamy, przypuśćmy, kończyny zwierzaka i trzyma właśnie w ręku, proszę Państwa, nie marionetkę, tak jak tamten, w tej innej serii, tylko tutaj trzyma coś na kształt falusa, czyli męskich genitaliów, powiedzmy, co jest oczywiście tutaj w tym Sexual Magic Tarot, no oczywiście symbolem tutaj nadmiernej seksualności, prawda, jakiejś takiej perwersyjnej, czyli tutaj te genitalia, prawda, którą trzyma w ręku, to jest właśnie symbol, że właśnie tutaj jest ta seksualność taka nadmierna i chorobliwa, wręcz obsesyjna, być może jakaś chorobliwa lub te takie najniższe popędy, powiedzmy, są tutaj właśnie najbardziej istotne, prawda, dla tej osobowości, która ma te diabelskie takie tutaj cechy charakteru. No i właśnie poprzez tą taką być może gorącą, wyuzdaną seksualność umie też partner w związku, czy może być to również partnerka, prawda, o takich cechach charakteru, umie sobie podporządkować właśnie partnera i umie nim właśnie w ten sposób też manipulować. Także trzeba mieć nad tym kontrolę, kochani, i dzisiaj w środę bardzo proszę wyostrzony wzrok, jeśli ktoś jest właśnie w takiej relacji lub sam, bo nie tylko zawsze partner ma takie tutaj popędy, ale również wy sami być może macie tendencję do czegoś właśnie w tym kierunku, więc musicie to przeanalizować, czy być może wy macie takie tutaj właśnie cechy charakteru. Następna talia, którą Państwu chcę pokazać, to jest talia Angeliny Schulze, niemiecka talia, właśnie tutaj taka z opisami też tej karty, no i właśnie tutaj też jest diabeł, który siedzi tutaj na takim tronie i właśnie tutaj też jest dwóch nagich ludzi, tak jakby Adam i Ewa, i no wiadomo, kobieta i mężczyzna stoją też właśnie tutaj związani i stoją też tutaj w takiej formie z ogonem diabła, czyli oboje mają ogon diabła, oboje są właśnie nadzy i mają też tutaj właśnie na szyi też jakiś łańcuch, to jest chyba właśnie, to jest tak, to są łańcuchy. I właśnie widzicie Państwo, że tutaj ten diabeł ma ogień w ręku, czyli no rozżarzona seksualność, prawda, żarliwa, chorobliwa, tak jak już mówiliśmy. No i właśnie jakby trzyma rękę nad tymi właśnie tutaj kochankami, czyli no zarządza nimi, manipuluje nimi, prawda, namawia ich tutaj do różnych właśnie takich chorobliwych zachowań. Także są różne właśnie tutaj przedstawienia tego diabła. Wszystkie są bardzo, bardzo ciekawe, inspirujące. Wszystkie są inne, jak Państwo widzą. Jednakże wszystkie mają to samo właśnie, tutaj przekazują to samo. Uzależnienie, jeszcze zobaczę właśnie tutaj na tej takiej karcie opisowej, jest to bardzo też ciekawe, co tutaj ta pani Schulz napisała. Właśnie te uzależnienia,
które sami sobie tak naprawdę wybraliśmy, prawda? Jeśli mamy toksycznego partnera, mamy toksyczny związek, wybraliśmy sobie to sami niestety. Także tutaj też żądza, taka chęć żądzy, tak? Czy w związku, jeśli jesteś tym diabłem lub partner jest tym diabłem, taka chęć żądzy. No i właśnie takie jakieś luźne jakieś tam popędy, prawda? Takie wyuzdanie. No, namiętność oczywiście i też uzależnienie od innych, czyli czy to jest toksyczny szef, czy to są jacyś toksyczni koledzy w pracy, czy to jest toksyczny partner, czy to jest toksyczny mąż, czy kochanek toksyczny, który nami manipuluje i zdradza żonę. To właśnie jesteśmy od niego uzależnieni, nie potrafimy się z tych tutaj łańcuchów uwolnić. To jest też takie silne walki ego, chorobliwe walki ego, nieufność, zazdrość i właśnie taki popęd, ale taki właśnie już bardzo chorobliwy. I też zdrada w związku. Nie ma balansu też w tym związku. Wszystko jest takie ekstremalne. Także no, chęć do grzechu, tak? Jakikolwiek by to nie był. No i właśnie taka wyolbrzymiona tutaj seksualność. Tak, to jest też bardzo silna seksualność oczywiście. Także proszę uważać, jeśli chodzi o sprawy takie tutaj zawodowe, to zdrada, właśnie taka chęć żądzy i chęć właśnie manipulacji ludźmi poprzez tą żądzę, tą władzę. O, władza jest lepszym słowem tu polskim. Także taka chęć władzy właśnie i taka manipulacja poprzez tą władzę, czyli wykorzystywanie tej władzy do manipulacji właśnie różnymi ludźmi w pracy, przypuśćmy kobiet, tak? Jest też wykorzystanie seksualne kobiet w miejscu pracy, tak? Czy wykorzystanie po prostu ludzi słabszych pracowników. Także takie właśnie tutaj cechy charakteru, proszę się przestrzegać przed czymś takim. I no, trzeba właśnie uważać tutaj na popełnienie ewentualnych jakichś błędów, czyli na jakieś takie tutaj no, najniższe popędy i jakieś takie sprawki, które byłyby właśnie tutaj krytyczne. Tak, czy kryminalne wręcz. Takie tutaj mamy właśnie te karty z różnych talii, które przedstawiają właśnie tą 15. kartę w tarocie Wielkich Arkan, diabła. I proszę Państwa, bardzo proszę dzisiaj uważać. W środę jest to na pewno przestroga dla Państwa. Bardzo należy uważać, z kim mamy do czynienia i także na swoje różne, prawda, wyczynki, uważać na słowa, które mówimy, byśmy kogoś nie obrazili, byśmy się z kimś nie pokłócili, byśmy później tego nie żałowali, jeśli po prostu no powiemy coś, czy zachowamy się w ten dzień dzisiaj źle, ponieważ mamy takie te właśnie diabelskie tutaj być może wibracje. Bawię się grzechem. Grzech ma posmak dzikości, co odbiera rozum. Że tak bardzo popełniam szaleństwo, dotykiem sprowadzam piekło i niebo. Nie żałuję. Taki cytat znalazłam tutaj właśnie do tej karty. Właśnie jest ten cytat autorstwa nieznanego, więc przeczytałam go po prostu z internetu, ale oczywiście grzech to jest bardzo dobre tutaj słowo. Nie popełnimy dzisiaj za dużo grzechów, które byśmy żałowali, proszę Państwa, jutro. Wszystkiego dobrego i
Do usłyszenia, kochani. Życzę Wam pomimo tej karty miłego, pozytywnego dnia. Jednakże dnia pełnej Waszej kontroli. Uważajcie dzisiaj i do usłyszenia już niebawem.